Ale wiecie co, chyba najlepszy z nas wszystkich to Marek biegał. Bo on będzie biegał przed nami. Cześć, cześć. Skłoniło do dzisiejszego biegu. To co zwykle, my biegamy zawsze. Czyli rozumiem, że morsy biegają również. Biegają również, tak? A czy dzisiaj będzie morsowanie biegaczy? Będzie. O 15. O 15, tak? Zapraszamy wszystkich, tak? Ale to od razu po biegu, czy? Nie. Wejście 66, zbiórka, skrzyżowanie leśne i Schneiera. I rozgrzewka od razu i wejście na wodę. W nowym miejscu, w nowej przebieralni. Jak często się spotykacie? Przebieralni wejście. Co tydzień? Sobota 9 i 12.30 w niedzielę. A mówicie jakieś przebieralni. Co to za przebieralnia tajemnicza? Helska plaża w Tawerni Bałtyckiej. Tawerni, czyli rozumiem, zmiana miejsca od tygodnia, dwóch? Od dziś pierwszy raz. Od dziś i będzie możliwość przebierania się w odpowiednim miejscu. Jest podzielona tak przebierania dla pań, dla panów, tak żeby było właśnie jak powinno być. Czyli nie będzie asymilacji? Nie. W wodzie jest asymilacja. O wodzie właśnie, tam już wszystkim będzie dobrze. Dobra, to dziękuję serdecznie. Przedstawcie się jeszcze.
Zapraszamy. Przedstawcie się jeszcze. Wojciech Piktor. Krzysztof Chemlik. Dziękuję. No i Reczku, co cię skłoniło do tego dzisiejszego biegu? Kochany, ja zawsze biegałem, dopóki nie przeszkadzały mi w tym stawy. Przebiegłem kiedyś 7 maratonów w swoim życiu. Do tej pory, jeżeli mam tylko możliwość, to biegam. Gratulujemy. 7 maratonów kiedy? Oj, dawno temu. Nie, dziękuję. Ostatni z 20 lat temu. Brzuszek widać, że się nie biega. No nie widać, ale Barcelo. Reprezentujesz? Reprezentuję Barcelo, który jestem właścicielem. I czy rozumiem, że później możemy pójść do ciebie na ciepłą rybkę? Zapraszamy na gorącą rybkę, na gorące piwo, na gorące wino. Thank you.
Antek, dobra, chodź, teraz chwilę pójdziemy spokojnie, dobra? Nie się krzywda nikomu. Chodź, Klaro, chodź, tak? Trzymać chcesz na Dusia? Tak. Trzymaj go, ale spokojnie, tak? Bez takiego... Wiecie co, nic z tego, ja muszę pracę. Dobra, to prawda, że to masz pójdzie. Masz coś pracę, bo to lepiej. Chodź, co to robię, o! Najlepszego, cześć. Tylko wodę, nic więcej. Więc tak, był konkurs na nazwę grupy. Było tych opcji gdzieś 17. 18. 18. Helmisie były faworytem. Jury usiadło.
I wybraliśmy jednogłośnie Chelskie Wichry. O, super. Brawo! Brawo, bardzo ładnie. Polska nazwa, chcieliśmy, żeby był. Polska, fajna, związana z Hel. Jest Hel, jest Wicher. Wicher, wiadomo, też był kinem. No właśnie. No był, ale jest. Wiemy o nim, bo Joanna Żochowska wygrała. Nie ma jej dzisiaj z nami, jutro będzie albo pojutrze, tak, że dostanie nagrodę. Dostanie nagrodę. Nagroda jest bardzo fajna. Nagrodą jest voucher do restauracji Kuter. Można sobie wykorzystać. Martin, tu jestem, tu jestem. Takie nagrodę. Takie mamy dyplomy przygotowane, obok wyłączenie tej naszej akcji. Bardzo dziękujemy. Miejmy nadzieję, że się spotkamy przy kolejnym biegu. Na pewno. Będzie planowany, będzie ogłoszony. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za przybycie dosyć liczne. Aha, i przypominamy, że o 15 dzisiaj na dużej plaży pracujemy, także tutaj wszyscy w imieniu naszych wspaniałych chęskich morsów zapraszamy również na plażę. No, przyjeżdżaliśmy o 15 tutaj na dole. Ile widziane fajne stroje śmieszne jakieś. Czapeczki wizytki. Mogą być foki. Foczki, morśliny. Dziękujemy bardzo serdecznie Wam za wspaniałą akcję. To już drugi Wasz pomysł. Chciałbym się zapytać Was, co planujecie dalej? A może najpierw od tego, komu chcieliście podziękować, bo chyba należało się też do osoba podziękowania Wam obydwojgu. Marcinowi, który tu stoi, ale za chwilę pewnie tam się dołączy. Jasne, jasne. Zapraszam. No, chciałem siłą go tam wepchnąć, nie dał się niestety, jeszcze tak? Jeszcze go pokażemy. Słuchajcie, powiedzcie nam kilka słów o tej akcji. Na pewno chcielibyśmy się podziękować wszystkim, którzy nam pomogli w zorganizowaniu i tym, którzy przybyli, bo wiadomo, jak pierwszy dzień stycznia, to jest taki dzień, że nie każdy gdzieś tam będzie, jesteśmy fajnie i którzy mógł sobie gdzieś wyjechać na zabawę sobie z tobą. Także wszystkim, którzy przybyli na ten bieg, bardzo byśmy chcieli podziękować. Którzy nam pomogli w tym, żeby to załatwić, żeby to zorganizować. I zapraszamy, tak jak mówię, naszym sponsorom, tak, właśnie portal wirtualny Hel, Kuter, restauracja Kuter, która jest sponsorem voucher. Nagrody, właśnie nagrodę, fajna nagroda, voucher na wykorzystanie restauracji Kuter za nazwę dla pani... Chelskie Wichry. Dużo było propozycji, nie ukrywam, że były fajne, była nazwa Helmisie związana z moim nazwiskiem, bardzo mi się podobała. No ale wiadomo, to by było za bardzo związane ze mną, bo tak mocno. Chelskie Wichry, podobało nam się to, że to taka typowo polska nazwa związana z nami. Teraz dużo jest takich filmów biegowych, które mają tam w języku angielskim run, wiadomo, jak to z biegiem. Chcieliśmy taką typowo naszą, związaną z naszym miastem. Udało nam się to, że druga nasza impreza. Ja bardzo chciałbym podziękować Kasi i właśnie Marcinowi, który w tej chwili robi nam zdjęcie. Kolejne zresztą. Chcielibyśmy bardzo podziękować temu panu, który nas właśnie nagrywa. Też właśnie, nam bardzo panu Markowi, panu Markowi gdzie? Dziękuję bardzo. Także to wszystko by się nie obyło, gdyby nie te łańcuszki, te tryby się nie zazębiły. Wspólna pomoc i osiągnęliśmy cel. Wydaje nam się, że jest fajnie, to wyszło. Grupa dzisiaj, nawet nie wiem ile było ludzi, na pierwszym było spotkanie. Słyszałam, 27, że 45 osób. 45 osób, no tego się nikt nie spodziewał, że taka... Bardzo chcielibyśmy podziękować właśnie jeszcze osobie, która przeprowadziła rozgrzewkę. Halo, niech pani nie ucieka, zapraszam. To właśnie ta pani, Sylwia Kochan, to jest pani instruktor fitness, przyjechała do nas z Warcołowa. Pan Rysiu, struk. Bardzo chcielibyśmy podziękować. To są goście, którzy nas odwiedzili z Jastarni, z Władysławowa.
sami od siebie, nikt nikogo nie zmuszał. Także bardzo się z tego cieszymy i zapraszamy nie tylko biegaczy z Helu, ale z pobliskich miejscowości jak najbardziej również. Słuchajcie, ja mam takie pytanie. Czy myślicie może o takim większym rozwoju tej grupy? Bo na razie jest to grupa 45-osobowa. Kolejcie się z osób głównie z Helu. Tak, czyli zobaczmy, w takim społeczeństwie 3,5-tysięcznym jak Hel, 45 osób biegających, które mogą przyjść bardzo dzisiaj, jest olbrzymia ilość osób. I byłoby więcej, gdyby nie to, że zapowiedziało się dużo więcej, nie każdy mógł, bo po prostu wyjechać. Były oczywiście osoby, które biegły z nami na biegu Mikołajkowym, które nie przyszły zaraz, no bo wiadomo. Tak, była to fajna akcja, że oczywiście, jest to fajna akcja, bieg noworoczny, biegać każdy może. Czy nie chcielibyście na przykład wprowadzić coś takiego jak trening z wykładowcą, trenerem, który wskaże nam na przykład w przyszłości, zaprosić kogoś, pokazać, że jesteśmy, taką grupą jesteśmy, potrafimy się zmobilizować, znać prawie 50 osób albo nawet 100 się w Helu znajdzie, czy nie zaproponować jakiemuś wydawnictwu, Runners na przykład, słuchajcie, my jesteśmy grupą, przyjdźcie do nas, pokażemy wam jak biegamy, jakie mamy tereny i się zróbmy też szkolenia, bo nie każdy z nas potrafi dobrze biegać, są spontaniczne osoby, które przychodzą, chcą biegać, ale potem się wykruszają. Może coś w tym rodzaju byśmy zrobili? Jak najbardziej tak, bo bieganie wiadomo, że to nie jest tylko wziąć, założyć buty i wyskoczyć z domu, bo to przykładowo jak ktoś ma tam delikatną nadwagę, to już trzeba też uważać. No i jak najbardziej przydałby się ktoś, kto by nam udzielił cennych wskazówek, ale to mówię, no propozycja to są kolejne, jest. To są kolejne kroki to wszystko pracy jest do zorganizowania, kwestia tylko może ktoś się po prostu zaoferuje, że nam jest w stanie pomóc, bo wiadomo, no. No, teoria też jest bardzo ważna, najważniejsza, bo od tego każdy powinien zacząć. Nie sposób jest wyjść, założyć buty i przebiec kawałek, tak? Ale jak ktoś już się w to wdroży, to już wie, że to później jest i układ stopy, jaki każdy ma, i czas, i nie można się nadwyrężać, także to wszystko trzeba robić z głową. To rozgrzewka, rozciąganie to tego znów nie zrobiliśmy. Znowu no tak, rozciąganie. W inny sposób. No tak, to wiadomo, to tak czasami jest. Słuchajcie, dziękuję serdecznie wam bardzo za to i chyba mieszkańcy też chcieliby bardzo serdecznie podziękować za to, że robicie takie wspaniałe akcje. Jesteście grupą ludzi, którzy potrafią coś w Helu zorganizować i robimy to dla naszego społeczeństwa. Jeszcze raz dziękuję. A powiedzcie na koniec, jaka jest nazwa grupy? Helskie wichry. Nie słyszałem? Helskie wichry! Dziękuję bardzo. Dzięki.